Nowe technologie mogą być wsparciem w nauczaniu. To przykład wirtualnego laboratorium chemicznego. Jednak świat wirtualny... Przedawkowany niestety skutkuje potem uzależnieniem i wcale nie kończy się dobrze. Dlatego od kilku lat w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Pile wprowadzono zakaz używania telefonów na lekcji, chyba że do celów edukacyjnych jako przydatne narzędzie. Namawiamy dzieci do tego, żeby nie korzystały w czasie przerwy, żeby raczej ze sobą rozmawiały. Nawiązując ze sobą realne relacje. Szkoła idzie o krok dalej i o zagrożeniach związanych ze światem wirtualnym chce także uświadamiać rodziców. Myślę, że my dorośli często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo niebezpieczny potrafi być internet dla młodzieży. Chcemy wierzyć, że to, co się tam dzieje, jest raczej dobre. No niestety trzeba też czasami o tych ciemnych stronach rozmawiać. Hejcie, mowie nienawiści, zastraszaniu, nękaniu czy wyśmiewaniu. Niestety dzieci, ofiary cyberprzemocy o tym nie mówią, a hejterzy często czują się bezkarni. Według badań Europejskiego Biura Światowej Organizacji Zdrowia co szósty europejski uczeń doświadcza cyberprzemocy. O wielu rzeczach nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, tak? Te wszystkie media społecznościowe, to co dzieje się na mediach społecznościowych, na różnych grupach, na różnych forach, no to tak, ja mówię, że zawsze dzieje się gdzieś podskórnie i my jako szkoła, jako nauczyciele, no i rodzice też, czasami no, zupełnie nie mamy pojęcia. Dlatego tak ważne są rozmowy i nagłaśnianie problemu. Towarzystwo Oświatowe co roku organizuje konferencje z ekspertami w jednej ze swoich szkół w Polsce. W tym roku była to Piła. One dotyczą zarówno tematów związanymi z naszą działalnością, z naszymi potrzebami, z tym, co się dzieje w systemie edukacji, ale dotyczą też naszej strategii wobec zmian polskiej edukacji. Ubolewam, że te zmiany są naprawdę bardzo niewielkie i nie dotyczą najważniejszych rzeczy. Po zdaniem prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które od ponad 30 lat stworzyło w kraju ponad 100 społecznych szkół, polska oświata nadal opiera się na pruskim modelu kształcenia. Młodzi ludzie potrzebują wyzwań, umiejętności uczenia się przez całe życie. To niech zaczną uczyć się tego, jak się uczyć już w szkole. Tak, aby nadążać za wymogami zmieniającego się świata.